faktury, które zostały ujawnione przez media, bo jawne były od zawsze w komitecie i jakby tutaj wiele osób o nich widziało, oczywiście są prawdziwe, są fakturami za faktycznie wykonane prace i są tak naprawdę odnoszą się wyłącznie do pewnej części prac, które wykonywałem w tym obszarze, jak również nie mają nic wspólnego z działalnością w KODzie jako przewodniczącego czy lidera. Były po prostu związane z konkretnymi pracami wykonywanymi przez spółkę, którą kierowałem. Usługi informatyczne związane z organizacją pracy KODu. Jak Państwo wiecie, KOD powstał w internecie. Od pierwszych dni podlegał bardzo silnym atakom. W zasadzie były takie dni, kiedy przez pół dnia się zastanawialiśmy, czy nasza grupa na Facebooku jeszcze będzie istniała, czy nie będzie istniała. Po chwili były podobne ataki na strony, były jakieś podmienianie treści różnego typu działania. To wszystko, ta nasza obecność internetowa wymagała aktywnej pracy, a co więcej, w momencie, kiedy w sposób całkowicie spontaniczny przecież KOD powstał, trudno było znaleźć osoby czy firmy, które mogłyby część tych zadań wykonywać, nie wiedząc, do kogo może mieć zaufania, do kogo nie. Co oczywiście było również wielu wolontariuszy, którzy wspierali te działania, ale trzeba było w jakiś sposób, przynajmniej na początku, trzymać to wszystko pod kontrolą. Ja różny był stan w różnych momentach. Wtedy, kiedy mówiłem, że nie mam żadnych źródeł utrzymania, to było w grudniu, kiedy już byłem bezrobotny, znaczy już nie pracowałem w tej firmie, a spółka jest w tej chwili zawieszona. Natomiast wcześniej mówiłem o tym, że nie pobieram wynagrodzenia jako przewodniczący KODu i nigdy żadnego wynagrodzenia jako przewodniczący KODu nie pobierałem. Pobierałem wyłącznie wynagrodzenie jako pracownik spółki, w której moje wynagrodzenie było niewielką częścią kosztów związanych z tą realizacją usług. Jeśli nastąpi spadek poparcia do Komitetu Obrony Demokracji, to rozważy Pan odejście? Znaczy, tak jak już powiedziałem, decyzję w tej sprawie podejmą koderki i koderzy w najbliższych wyborach. Czy spadek poparcia będzie miał na to wpływ, to już nie potrafię odpowiedzieć, ale pewnie będzie miał wpływ na to.